Hej, hej, witajcie w kolejnym vlogu. Co prawda nie planowałam vloga w ten piątek, planowałam makijaż, natomiast niestety znowu moja skóra świruje. I słuchajcie, nawet kupiłam, pokazywałam Wam na Instagramie, ale tutaj jeszcze nie. Kupiłam z Waszego polecenia Bioderma Atoderm Intensive Eye, że w momencie, kiedy właśnie coś tam się dzieje, to, że to jest ponoć bardzo dobre. Używam tego od, nie wiem, tygodnia, dwóch tygodni. Znaczy nie używam tego regularnie, bo też nie miałam takiej potrzeby, ale jak się coś pojawia, to powiem Wam, że no póki co na razie nie widzę jakichś takich efektów zbyt dużych. Natomiast będę sobie tego używać, no to jest bardzo duże, 100 ml, więc do oczu to będzie schodziło po prostu na... no generalnie przez bardzo długo, chciałam powiedzieć, nie wiem co chciałam powiedzieć zresztą. Natomiast to jest takie 3 w 1, bo tym można też zmywać makijaż. Gdzieś tutaj był, podejrzewam, że chyba opakowanie, a... nie wywaliłam opakowania, dobrze. Gdzieś tu było właśnie napisane, że to można stosować na 3 różne sposoby. Tak, pierwszy produkt o działaniu 3 w 1, stworzona, by sprostać specyficznym potrzebom suchej, podrażnionej skóry, powiek i okolic oczu. Natychmiast łagodzi podrażnioną, wysuszoną, swędzącą skórę okolic oczu, redukuje zaczerwienienia, zmniejsza przekrwienie, działa na czynniki wywołujące świąt. Regeneruje oraz delikatnie usuwa makijaż właśnie, bo to jest też produkt, którym niby można usuwać makijaż. Co prawda ja go do tego jeszcze nie używałam, ale ponoć można. Natomiast to, co zauważyłam, to to, że nie mogę go za dużo nałożyć na noc, dlatego że rano budzę się z tak strasznie zapuchniętymi oczami, że nawet nie macie pojęcia, po prostu nie jestem w stanie ich otworzyć, dlatego że po prostu tego kremu było za dużo i on przez noc zmigrował i się dostał do oczu i to nie jest dobre, tak? Więc zdecydowanie malutkie, malutkie ilości, więc to 100 ml to będzie naprawdę wystarczy mi, podejrzewam, że na najbliższe, nie wiem, 5 lat podejrzewam. Właśnie, postawiłam sobie obok świeczkę, żeby zapalić, zanim zacznę nagrywać, i odpaliłam aparat i nie odpaliłam z kolei świeczki. Poczekajcie, tutaj zamknę komputer. W ogóle nie wiem, czy widzicie, ale jestem na nowym krześle, bo ja tutaj siedzę przy takim stole po prostu w salonie, stole jadalnym, przy którym są takie, wiecie, normalne krzesła, jak to przy jadalnianym stole. Natomiast ponieważ do tej pory przy tym stole nie spędzałam jakoś tak dużo czasu, wiecie, tak, żebym cały dzień przy nim siedziała, więc nie przeszkadzały mi te krzesła właśnie te takie, nie widać ich, no ale te białe ogólnie. O, tam widać krzesełko, to białe. Więc jakby wiecie, no nie przeszkadzało mi, natomiast... od momentu, kiedy właśnie tak na początku tego roku, jak zaczęłam coraz więcej czasu spędzać przy komputerze i coraz częściej jakby tutaj siedziałam, to po prostu zrobiło mi się niewygodnie. I tak, wiecie, no przez jakiś czas jakby tak trochę zagryzałam zęby, mówiłam dobra, dobra. Jakoś tak w ogóle nie pomyślałam od razu, żeby znieść sobie po prostu takie normalne krzesło, tak zwane komputerowe, przy którym się siedzi, przy którym się lepiej pracuje. Aż w końcu właśnie nastał ten dzień, kiedy po prostu z góry zniosłam to krzesło tutaj. I sobie po prostu je postawiłam przy stole. Muszę teraz w ogóle stół poogarniać, bo jest taki bajzel, bo mam tutaj rozwalone cały czas te próbki z perfumami, ale chyba wydaje mi się, że zakończę ten projekt, dlatego że większość perfum, które są tam w tym opakowaniu, to są perfumy ciężkie. Jeszcze znalazłam jedne takie lżejsze, chyba, mam nadzieję. To jest Calvin Klein, taki, o, tak to wygląda. Więc możemy sobie dzisiaj wypróbować, przetestować. Okej. No, świeży, bardzo fajny zapach. Natomiast, tak jak mówię, chyba ten projekt będę już musiała zakończyć, ponieważ no jakoś tak... Fajne są te niektóre perfumy, które znalazłam, te Marc Jacobs czy Replika, fajne, ale jednak tak jak ostatnio na przykład się popsikałam tymi moimi Thierry Mugler Womanity, to tak... Tak jednak właśnie chyba one mi pasują. Co do torebki, słuchajcie, to postanowiłam ją niestety odesłać, dlatego że zapakowałam ją tak jak swoimi rzeczami, tak jak zazwyczaj ją mam. No i niestety, po prostu ja mam taką budowę ramion, że ta torebka mi z ramion spada. Mam bardzo okrągłe ramiona. Nie dość, że mam okrągłe je tutaj, czyli tu, jakby to, że one nie są takie sztywne, to jeszcze dodatkowo mam zaokrąglone tutaj, wiecie, z tyłu kark, więc jakby podwójne zaokrąglenie, tak? Bo i tu okrągłe, więc... Ja zresztą zawsze miałam problem z tym, żeby torebki trzymały się na ramieniu właśnie, żebym mogła nosić coś na jedno ramię, tak jak widzę, dużo osób właśnie nosi, czy jakieś takie fajne torebki, nawet takie małe, wiecie, na długim łańcuszku czy na długim pasku, u mnie to po prostu nie przechodzi, u mnie to momentalnie wszystko spada, ja jeżeli już to właśnie takie, tak zwane te crossbody, czyli jakieś tam listonoszki, więc dalej szukam.
Weszłam na stronę pani Torbalskiej, którą mi polecałyście, i teraz im więcej torebek szukam, tym więcej mi się reklam różnych pojawia. Tak więc możliwe, że no nie wiem, coś sobie niedługo wybiorę u pani Torbalskiej. Są fajne torebki, nawet niedrogie, i widziałam taką jedną fajną, właśnie czerwoną, małą, przez ramię przykładaną, tylko z kolei nie wiem, czy nie będzie za mała. Patrząc na jej przygródek, jest fajna, wydaje mi się, że właśnie dużo pomieści, ale z kolei patrząc na wymiary, to wydaje mi się ona taka malutka, mniej więcej jak na przykład te małe crossbody Michaela Korsa, takie małe, więc no nie wiem, podejrzewam, że w tym vlogu Wam jeszcze nic nie pokażę, bo no nie zdążę nic zamówić, pewnie ja też tak łatwo nie podejmuję decyzji, natomiast no zdecydowanie tutaj jest właśnie ta torebka z Witthena, ona jest spakowana i kurier ją zabiera i niestety ją odsyłam. Chwila przerwy i miałam ochotę na kawę, no ale niestety Express jest dalej w serwisie. Dzisiaj dzwonili w ogóle z tego serwisu, bo to już mniej więcej mija tydzień, dzwonili z tego serwisu z wyceną napraw. I tak się spodziewałam, że to nie będzie zwykła konserwacja, dlatego że no, ten ekspres już jest u nas 5 lat i chociaż ja jak najbardziej się staram, żeby on był zachowany jakby w czystości, to po prostu się nie da. No i niestety ponad 500 wyszło, bo tam jakaś uszczelka, tutaj jakaś pompa, tutaj jakiś tam coś tam i tak wiecie, tu się zebrało, tam się zebrało, plus robocizna i ponad 500 niestety to wyszło. Ja spodziewałam się, że to będzie jakieś 200-300 zł, bo taka chyba normalna konserwacja to jest około 60, jeżeli z odkamienianiem to tam 150, więc ja tak się spodziewałam, mówię, dobra, to pewnie coś jeszcze trzeba będzie wymienić, no to tak może z 250-300 zł. No ale jak dzisiaj zadzwonili i powiedzieli mi ponad 500, to powiem Wam, że zaczęłam się zastanawiać, czy w takim razie to robić. Natomiast z drugiej strony to oznacza, że dosyć sporo rzeczy jest do zmiany. Jeżeli bym tego nie zrobiła, to prawdopodobnie on by się, nie wiem, w najlepszym przypadku może w ciągu roku zepsuł, a w najgorszym może w ciągu nawet miesiąca. I to by było 2,5 tysiąca na ekspres, tak? Więc stwierdziłam, że no trochę to nie ma sensu, że już lepiej w tej chwili wydać te 500 i mieć ekspres na następne lata. No a taką konserwację po prostu chyba trzeba będzie częściej robić, żeby mieć pewność, wiecie, że wszystko jest w porządku. Bo u mnie jest niestety dosyć twarda woda, więc to odkamienianie, chociaż my je robimy i mamy też filtr w ogóle, wiecie, w tym zbiorniczku dodatkowy, no to jednak takie odkamienianie pewnie w serwisie też by się przydawało tam, nie wiem, raz na rok zrobić. Tak więc tak, nie mam na razie kawy, podejrzewam, że jeszcze z tydzień tej kawy nie będę miała w domu, bo tak jak Pan dzisiaj powiedział, tak powiedział, że no, powinniśmy się faktycznie w te planowane 2 tygodnie wyrobić, więc czekam w takim razie na kawę, a tymczasem po prostu zrobię sobie miętkę. Dzisiaj postanowiłam sobie zrobić quesadillkę na obiad. Dawno nie jadałam quesadillek, dlatego że jak się w nich, wiecie, rozpuści ser, no to niestety wchodząc w aparat bardzo ciężko się go wyciągało. I co prawda na dole jeszcze nadal mam aparat i wiecie, no dalej ten ser może wejść w zęby, ale na górnym łuku już nie mam, więc mogę sobie pozwolić właśnie na quesadillkę, więc kupuję sobie po prostu albo pszenne placki, albo pełnoziarniste, zależy jakie tam znajdę w sklepie, tak naprawdę ja nie mam żadnych szczególnie ulubionych, najczęściej kupuję takie placki z taką paczkę z tego, jak ona się nazywa, z Biedronki, o, tak one wyglądają. Do tego kukurydza, ponieważ ja po prostu uwielbiam kukurydzę. Ja bym mogła kukurydzę jeść do wszystkiego w deserach. Wiem, że są też desery kukurydziane, więc ja naprawdę wszędzie. Do sałatki, do kanapki, do quesadilli, na pizzę. Na pizzę uwielbiam kukurydzę. Ja w ogóle bardzo lubię pieczoną kukurydzę. Do tego jeszcze czerwona fasola. No i okazało się, że nie mam czerwonej fasoli, bo miałam taką malutką puszeczkę, wiecie, na raz, która była pusta. Znaczy ja wiedziałam, że ta jest pusta, ale myślałam, że mam gdzieś jeszcze jedną, a okazało się, że niestety nie mam, tak więc będzie bez fasoli i dorzucam po prostu na wierzch troszkę mozzarelli. Znowu kupuję mozzarellę, może być z Biedronki, może być z Lidla, jakaś taka, wiecie, po prostu ona jest w takich biurkach czy czymś tam, ona jest najlepsza właśnie do rozpuszczania. W zasadzie mi się ona najlepiej sprawdza, ja ją najbardziej lubię, ale oczywiście wiadomo, każdy ma jakieś tam swoje ulubione sery, ja to po prostu potem pyk, zamykam i wstawiam do grilla. Grilla mam tutaj takiego starego, przedpotopowego. Ja nie wiem, ile ten grill ma lat. Myślę, że może mieć już tak co najmniej 10 lat.
Quesadilla w grillu. Grill jest w ogóle już całkowicie, słuchajcie, rozwalone. Tu jest takie pokrętło, na którym były, a nawet nie widzicie tego pokrętła tutaj, na którym były właśnie, wiecie, zaznaczone 1, 2, 3, 4, 5, 6, ale pokrętło się już dawno rozwaliło, już jest w ogóle co innego. Oczywiście dzisiaj jak nagrywam, to musiałam przypalić sobie tą tortillę, nawet jeszcze słychać, bo trochę sera wyciekło i niestety będę musiała wyczyścić potem tego grilla z tego, wiecie, spalonego sera. Nie wiem, czy słychać to skwierczenie. No ale trudno, bo się oczywiście zajęłam innymi rzeczami i jakoś tak lekko mi się przyjarała, ale nic to, kroję ją sobie teraz po prostu na takie kawałki. O. I mam gotową tortillę. Jeżeli się zastanawiacie, bądź ktoś powie, a gdzie warzywa, to powiem Wam tak, ja nie lubię ciepłych warzyw, nie lubię zapiekanych warzyw, więc ja w takie rzeczy w ogóle sobie warzyw nie wkładam. Ja jeżeli już to lubię po prostu normalną, świeżą sałatkę, a wielokrotnie Wam pokazywałam sałatkę, jaką robię sobie, więc stwierdziłam, że no nie ma sensu drugi raz jej pokazywać. Natomiast do takiej quesadilli, no to po prostu ja warzyw, tak jak mówię, nie wkładam, bo ja nie lubię. Nie lubię ciepłego pomidora, bo on z reguły mnie parzy, nie lubię ciepłej papryki. Generalnie nie. Ciepłe warzywa to nie są dla mnie. Ja i tak ogólnie jadam mało warzyw, ale natomiast po prostu no, no nie w quesadilli. W quesadilli ma być kurczak, ma się ciągnąć ser, ma być kukurydza. Mogą być jakieś inne dodatki właśnie typu fasola, ewentualnie jak na słodko to może jakieś mango, ananas, coś w tym stylu. Ewentualnie do tego jakaś taka salsa na przykład może być jakiś, nie? Taki sos. Natomiast w środku nie. Tak więc ja sobie idę zjeść, póki to jest ciepłe. I pewnie się odezwę do Was później. W ogóle powiem Wam, że teraz jak na razie nie piję kawy, no bo ekspres jest w naprawie, to myślałam sobie właśnie o tym, żeby zrobić taką czekoladę. I ja to kupiłam, bo czasami sobie po prostu do kawy dorzucam jedną łyżeczkę czekolady, żeby mieć taki, wiecie, troszkę inny smak, taką mokkę. I próbowałam ją robić na dwa sposoby, bo tutaj z tyłu są nawet dwa różne przepisy, że można dodać i mleka, i można dodać kawy. O, i tutaj macie taki przepis właśnie, gdzie można ją zagotować z mlekiem przez chwilę na gazie. I to jest o wiele lepszy sposób. Jak próbowałam ją po prostu zalać wodą i zrobić sobie taką czekoladę do picia, to smakowało po prostu jak słone błoto, jak taka dziwna brejowata woda. Ale tak podgotowane z mlekiem, powiem Wam, że słodkie jak cholera, niestety tu jest bardzo dużo cukru, ale całkiem smaczne. Jeżeli macie jakieś na przykład takie czekolady, które się dobrze robi, które właśnie są smaczne, to dajcie znać, bo ta niestety właśnie jest bardzo słodka, a ja ogólnie kawy nie słodzę, więc taka czekolada jest dla mnie trochę przysłodka i no, taką jedną filiżankę jak sobie zrobię, znaczy filiżankę, kubeczek taki, wiecie, szklankę, to już mnie troszeczkę słodzi na koniec. Słuchajcie, przyszła do mnie paczka z Yves Rocher z wiadrem produktów. Co mnie bardzo cieszy, bo produktów Yves Rocher nie używałam albo i nawet jeszcze dłużej, więc wyciągam sobie, coś z miętą jest, Purifying Clay Mask z miętą, to na pewno będę chciała wypróbować, maseczka oczyszczająca z glinką i miętą pieprzową, może być fajne, druga to jest maseczka oczyszczająca z węglem, tak, z roślinnym węglem, fajnie, fajnie, mamy tutaj jeszcze krem do demakijażu, z rumiankiem, kamomil, z rumiankiem. Takie coś ciekawego. Cała tutaj jest dużo dobroci. Ciekawe jestem, co tu jeszcze mamy. Tutaj mamy chyba jakiś peeling. Oj, to jest tak napisane, że nie wiem, czy przeczytam. Peeling rozświetlający ekstra świeżość do skóry normalnej i mieszanej, czyli coś dla mnie. Taki peeling malutki, to też myślę, że sobie niedługo pyknę. Tutaj mamy trzy w jednym. Galaretka do usuwania makijażu, czyli kolejny produkt do usuwania makijażu. Będzie czym usuwać makijaż. Olejek do usuwania makijażu dla wrażliwej skóry. Też fajnie. Lecimy dalej. Woda micelarna. Płyn dwufazowy, bo to nawet widać, że jest płyn dwufazowy, więc generalnie stawiamy na oczyszczanie. Jak wiecie, ja akurat oczyszczanie bardzo lubię, bo przy mojej skórze oczyszczanie jest bardzo istotne. Tutaj mamy żel do mycia twarzy. W ogóle śmieszne te tubeczki takie. W sensie tak jakby wygląda, wiecie, jakby ktoś mi nogi obciął. Nie? Bo zazwyczaj te tubki są takie długie tutaj ten, a tu taka tubka i koniec. Takie niby taka sama pojemność. Ile one mają? Mówię taka sama pojemność, a nie wiem ile one mają. 125 ml, czyli jednak nie taka sama. Oho. Nie taka sama, to już trzeba kończyć. Ale jednak, słuchajcie, czy to. I jeszcze mamy tak. Też coś miętowego, Mattifying Powder Lotion. To jest ciekawe, co to jest? Pudrowy tonik matujący do skóry mieszanej i tłustej. Ciekawe, bardzo ciekawe. No i
Oczywiście pianka do mycia twarzy. Generalnie sporo produktów do makijażu, co mnie bardzo... Do demakijażu, co mnie bardzo cieszy, bo ja akurat ten krok bardzo lubię, nawet jeżeli nie noszę makijażu, tak jak teraz ostatnie kilka dni, no to jednak wieczorem dobre oczyszczanie musi być, tak więc bardzo mnie to cieszy, będzie co robić, będzie co testować. Na pewno dam Wam znać za jakiś czas właśnie, jak mi to idzie i który z tych produktów jakoś bardzo mi się spodobał. W ogóle wrzuciłam Wam na Instagramie takie pytanie, o czym byście chciały, żebym pogadała we vlogu, bo już dałam Wam znać, że właśnie zamiast makijażu będzie vlog. A propos makijażu, jeszcze jedna rzecz. Ja w swojej niezbitej mądrości i mimo wszystko miłości do cieni, do powiek i do makijażu, który myślę, że mogłabym sobie wykonać, kiedy już w końcu będę miała święty spokój z oczami, podpatrzyłam u Agaty paletkę nową z Eveline i kupiłam ją stacjonarnie w Rossmanie. Paletka jest... bardzo przypomina tą paletkę... No, otwórz się, Sezamie. Paletkę z Urban Decay, tą Ultraviolet bodajże oni ją nazwali. Więc tak, momencik. Zdajemy tą folijkę, żeby Wam pokazać. Niestety pędzelek był trochę źle włożony, więc mam rozczapierzony. Na razie go wyjmę i tak się prezentują cienie. Ten jasny nie do końca jest taki jasny, on jest troszeczkę taki seledynowy, bym powiedziała, bo on tak, wiecie, łączy się troszeczkę z tymi fioletami, więc on nie jest taki biały, ale niestety w tym świetle tego tak do końca nie widać, natomiast powiem Wam, że całkiem fajne. Jak wiecie, ja akurat z Eveline z tej kolekcji mam tą mokkę i mam Ruby i one nie są takie najgorsze, te paletki, więc pomyślałam sobie, że właśnie jak zobaczyłam, że jest też niebieska, mówię, z chęcią zobaczę. Zobaczę, jak się będzie sprawdzać. Tak więc jak już będę miała święty spokój z oczami, to na pewno sobie ją wypróbuję. Może do tego czasu będzie jakaś promocja, bo ona w regularnej cenie kosztuje 50 zł. Natomiast mamy metalowe opakowanie. Dobrze, że słuchajcie, zajrzałam jeszcze do tego kartoniku, w którym były produkty Yves Rocher, bo okazało się, że na samym dnie taki, wiecie, szary, niepozorny kartonik, który zlał mi się z kartonem, a tu się okazało, że tutaj jest jeszcze, wiecie, taka rękawica do demakijażu. Tak więc... Tak, o, mogę od razu otworzyć. Zaraz zobaczymy. Ja takich produktów, powiem Wam, że... Znaczy produktów, takich gadżetów nie używam, ale z drugiej strony ta jest taka duża. Bo ja jak miałam wcześniej tego typu, wiecie, gadżety do makijażu, to miałam ten taki naparstek na jeden palec, który średnio mi się chciało używać. Natomiast już jak to jest takie większe, gdzie mamy na całą dłoń, jak się uprę, to właśnie zmieszczę w zasadzie całą dłoń, no to czemu by nie? Teraz już mam twarz, wiecie, taką całodzienną, więc już i tak by się jej przydało jakieś umycie i demakijaż i takie sprawy. Więc no, zobaczymy. Dobrze, że zajrzałam do kartonu, bo jednak jak widać, coś się tam czai. No i słuchajcie, na Instagramie zapytałam Was, czy są jakieś tematy, o których chciałybyście porozmawiać. I mamy pełen przekrój, bo jest o depresji, jest o makijażu, jest może Get Ready With Me, jest też o współpracy z youtuberami, więc mamy pełen przekrój, trochę nie bardzo wiem, który temat wybrać, a powiem Wam szczerze, że po prostu dzisiaj już jest na tyle późno, że nawet nie za bardzo wiem, na który temat się wypowiedzieć. O depresji powiem Wam szczerze mówiąc, że nie chciałabym się chyba wypowiadać, bo ja sama nie przechodziłam depresji i boję się, że mogłabym niepotrzebnie komuś krzywdę zrobić, na przykład czy swoją niezamierzoną, ale jednak ignorancją w tym temacie, bo ja po prostu za bardzo nic na ten temat nie wiem. I jedyne jakby moja wiedza na temat depresji pochodzi z artykułów, z internetu, z filmów, z tego typu rzeczy. Ja nigdy nie, w pewnym sensie nie interesowałam się dogłębnie tym tematem, nie miałam takiej potrzeby. Więc wydaje mi się, że mogłabym tutaj komuś zrobić krzywdę. Patrzyłam też, bo tutaj jedna z Was zaproponowała mi tak, 21 Question Makeup Edition, czyli właśnie takie pytania na temat makijażu, jaki jest Twój najstarszy kosmetyk, albo pierwszy kosmetyk, którym się pomalowałaś, przepraszam, kurczak mi skwierczy. Smażę sobie kurczaka do quesadilli, bo wczoraj zużyłam to, co miałam, więc dzisiaj już musiałam sobie usmażyć coś nowego. No i tak się przyjrzałam, powiem Wam, tym pytaniom, ale no niestety ja nie pamiętam zbyt wielu rzeczy. Nie pamiętam, jaki był mój pierwszy kosmetyk, to było, no nie wiem, ze 20 lat temu, nie przywiązywałam wtedy tak naprawdę do tego takiej wagi. Jakoś tak ja wcześniej, powiedzmy w moich latach młodzieńczych, po prostu w ogóle nie przywiązywałam aż tak dużej wagi do makijażu. Pamiętajcie, że ja się urodziłam w 81, więc jak miałam 15 lat, to był 96 rok, więc jakby jeśli chodzi o makijaż, to jeszcze szaleństwa na rynku nie było. Jeśli chodzi o podkłady, to z reguły były numer 1, numer 2 i były za ciemne, więc tak średnio nosiłam. Więc jakby ja... No tak jak mówię, nie przywiązywałam zbyt dużej wagi do tego i wydaje mi się, że tutaj akurat na ten tak
prostu w moim wykonaniu nie byłby zbyt interesujący. Get Ready With Me myślę, że mogę zrobić, ale to pewnie w kolejnych filmach, no bo dzisiaj już jest wieczorek, bo cały dzień mam zajęta, w ogóle ten tydzień był tak intensywny, że ja zaczynałam o 8, kończyłam o 18. Miałam tak dużo rzeczy do zrobienia, że nawet przez 2 dni z rzędu zapominałam brać leków, bo ja biorę takie leki, które biorę przy śniadaniu i po prostu zapominałam. 2 dni z rzędu zapomniałam wziąć leków, bo po prostu tyle rzeczy było, tak więc no powiem Wam, że ciężki był ten tydzień, więc dziękuję Wam bardzo za wszystkie sugestie i na pewno ja się do nich odniosę, ale po prostu już nie w tym vlogu. Chciałam ten vlog zakończyć i tak troszkę się tłumacząc, bo z jednej strony pytam Was i proszę Was o sugestie, a z drugiej strony potem nic z tym nie robię i ja nie chcę, żebyście myślały, że totalnie Was olałam, czy że wiecie, po prostu no, nie szanuję Waszego czasu, który poświęcacie na napisanie, chociażby to było 15 sekund, ale jednak. Więc ja na pewno się do tego odniosę, tylko tak jak mówię, pewnie w kolejnych vlogach, bo przyznaję szczerze, ja dzisiaj już padam. Bodajże wczoraj czy przedwczoraj o 7 wieczorem przysnęłam. Po prostu nie byłam w stanie już być, mieć oczu otwartych i przysnęłam sobie na jakąś godzinkę po prostu na kanapie, bo no nie dałam rady, tak więc niestety ten tydzień był bardzo intensywny, bardzo mocno dał mi się w kość i już padam, a jest dopiero czwartek, jeszcze jutro, jeszcze tylko piątek, no i weekend mam z kolei też intensywny, ponieważ jadę do mojej mamy. Moja mama przychojrakowała niestety, sądząc, że już się lepiej czuje i zaczęła troszkę więcej chodzić, no i niestety to się zemściło, bo jednak kręgosłup nie był do końca, oczywiście nie ma ponownych złamań żadnych, ale mimo wszystko moja mama już stwierdziła, że jednak musi się z powrotem położyć, tak więc wracam, bo ostatnie weekendy, 2 weekendy miałam, powiedzmy, że wolne, czyli nie spędzałam ich, tak wiecie, od rana do wieczora u mamy, natomiast ten weekend z powrotem jadę, żeby właśnie jej troszeczkę pomóc, zrobić zakupy, poogarniać wszystko. Dobra, słuchajcie, więc to tyle, nie marudzę już, bo mam wrażenie, że trochę marudzę i nie o to mi chodziło zupełnie, chciałam po prostu do Was pogadać, więc ten vlog był taki troszeczkę może nudny, troszeczkę taki o niczym, no ale niestety tak u mnie wyglądają nile. Dlatego ja też jakby na samym początku, kiedy pytałyście mnie o vlogi, właśnie mówiłam, ale u mnie się nic nie dzieje. No i właśnie ten vlog jest takim przykładem tego, że u mnie właśnie w zasadzie niewiele się dzieje i niewiele mam co Wam do pokazania. Natomiast mam nadzieję, że w kolejnym już przynajmniej może trochę więcej coś tam się będzie działo, może za jakąś torebkę znajdę. I słuchajcie, może w końcu znajdę też portfel. Mój portfel ma 15 lat, ale to zostawię Wam na inny vlog, właśnie pokażę Wam, jak wygląda mój portfel obecnie. Może już nowy dojdzie, może już wybiorę, mam 2 na oku. Więc wtedy będę mogła wam pokazać. Ok, więc ja w takim razie dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Idę zjeść moją obiadokolację w zasadzie. Lunch obiadokolację z tego kurczaczka, który się tam podsmaża. Pewnie zaraz się już spali, bo to tak jest, jak się rozmawia, to tak wiecie ten. Ale idę w takim razie go ratować. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się ciepło i widzimy się w kolejnych filmach w następnym tygodniu. Na razie, pa, pa.